Za nami piąty dzień zgrupowania, z nami szkoleniowiec oraz kierownik, czyli standardowe podsumowanie dnia. Trenerze, no jesteśmy po sparingu, już pan przeanalizował mecz w wywiadzie dla telewizji klubowej. Natomiast jakie dzisiaj plany tutaj na wieczór, popołudnie po tym sparingu? No już zaplanowane to wszystko było zaraz po przyjeździe, że ten dzień sparingowy to jest tylko właśnie jedna jednostka, skupiamy całą uwagę na grze. Myślę, że gra była dosyć intensywna, zawodnicy, tak mówiłem, jeszcze nie są jak gdyby w takiej optymalnej formie, te schodzimy z tych obciążeń nadal. Popołudnie jest w jakimś sensie no, bardziej regeneracyjne. Zawodnicy między 16.30 a 18.00 mają odnowę biologiczną, ale do tego czasu na pewno trochę takiej regeneracji. Widać dzisiaj ładne słońce, także można się zregenerować też tutaj przy basenie. Może jeszcze nie można się kąpać, ale można sobie troszkę poleżeć, tej regeneracji zaznać. Myślę, że zasłużony odpoczynek. Będzie tutaj dzisiaj właśnie kąpiele, takie opalanie się bardziej, dzisiaj taki relaks, bo zawodnicy już też trochę chyba zmęczeni są. Po dwa treningi dziennie, dzisiaj mecz tak naprawdę w samo południe, no można powiedzieć, że troszkę już na pewno mają w mięśniach. No nie jesteśmy na wakacjach, także tutaj takie, że plaża, że basen, że pływanie, także no to raczej to nie w ten sposób. Myślę, że takie no akcenty, tak, że gdzieś tam każdy skorzysta, gdzieś tam chwilę gdzieś tam na leżaku poleży, wykorzysta ten czas. Tak naprawdę myślimy cały czas o pracy też, bo o wyciąganiu wniosków, ale też na pewno w tej drugiej fazie obozu no musi też pojawić jakiś akcent, kiedy nie zawsze będziemy trenować dwa treningi, bo tak mówiłeś, to nie o to chodzi, żeby się wszystko nakładało. Myślę, że te zawsze na takim obozie najbardziej treściwe jest początek, tak? Staramy się maksymalnie dwie jednostki robić, żeby to boisko wykorzystać. Na pewno już tak nie trenujemy jak ciężko, jak w Polsce, bo tam były treningi objętościowe, motoryczne. Tutaj jest ewidentnie taktyka, ale też kiedy tych treningów jest więcej, też mimo wszystko są fragmenty, gdzie trzeba grać intensywnie. Oczywiście tego to nie jest taka jak gdyby intensywność meczowa, ale jednak te treningi mają też swoją jak gdyby intensywność. A jak pan spędzi czas? Tutaj widziałem, że są rowerki do wypożyczenia. Sam wczoraj byłem na takiej trasie. Może pan się skusi na jakąś tutaj wycieczkę, żeby pozwiedzać troszeczkę okolicy El Abair? No na pewno któregoś dnia, jeżeli będzie tak troszkę przestrzeni, na pewno ten czas jednorazowo gdzieś tam wykorzystam, ale też no, dzisiaj już był sparing, już jesteśmy po obiedzie. Idę do pokoju, praca, już trzeba analizować ten sparing, jutro na pewno będzie analiza, także bardziej taki dzień wyznaczam sobie na tą drugą fazę obozu, a to jeszcze przed nami. Dobra, dziękujemy trenerze bardzo i powodzenia. A z nami jest również Mariusz, który tutaj stał z boku i przysłuchiwał. Jakie wnioski wyciągnąłeś z tego, co powiedział nam trener Kamil Kieryś? No, pozytywne, no nie przyjechaliśmy tutaj leżeć, tylko ciężko pracować, też jest pogoda, to też trzeba pogodę docenić, bo niektórzy są na obozach w Turcji, aż takiej pogody nie mają, trenują w dużo, że tak powiem, mniej sprzyjających warunkach, podobnych, które są w Polsce, więc mimo wszystko myślę, że tutaj tak na korzyść dla nas wpłynie, bo i zdrowie, i przyjemność treningu też ma znaczenie dla chłopaków, nie? Dzisiaj sparing, ale dzisiaj chyba nie było tych mew przy twoim dronie. No nie, dzisiaj mew nie było, natomiast była policja, skontrolowała mnie jako pilota obsługującego dron również, więc od razu tam powiem, że będąc w Hiszpanii potrzeba dodatkowo mieć specjalne tutaj ubezpieczenie na tego drona, mimo wszystko, że ktoś ma swoje prywatne jakieś tam ubezpieczenia, czy tam z klubu i tak dalej. Trzeba mieć takie specjalne tutaj w Hiszpanii wykupione na ten czas pobytu. No ale jest wszystko ok, bez problemu. Policja podpowiedziała, co jak zrobić i wszystko jest ok. Czy prezes Jacek Klimek musi drżeć? Jaki koszt jest takiego ubezpieczenia tutaj, który policja zaordynowała? Nie musi nic drżeć od coś takiego. Są to koszty rzędu tam 14 euro za cały okres, także jest to w porządku. Nie ma to problemu z tym. Mariusz, obserwowałeś sparing z boku. Jak to twoim okiem wyglądało? No moim okiem, jak i drona okiem, no wyglądało to jak na pierwszy sparing, że tak powiem w komplecie, można powiedzieć, może nie do końca. Dobrze, nie wiem, że bardzo dobrze, bo tam dużo zgrania musi być, ale no takich szczegółów to może ja nie będę wypowiadał się na to, bo to tego są trenerzy i oni tym się zajmują. Bardziej pytam jak okiem taki kibica. Okiem kibica, no okej, fajnie się to oglądało, też drużyna bardzo ciekawa, która grała kiedyś pamiętny mecz w tamtym chyba sezonie, albo w tamtym roku nawet chyba z Barceloną w pucharze
Króla bodajże, dopiero po dogrywce przegrali 3-2, więc nie była to jakaś tam, jak się mówi, taka drużyna do lania. Postawili się, biegali, walczyli, mimo że grali mecz w niedzielę. Więc okej, no fajnie, dobrze to wyglądało. Prognostyk pozytywny na następny mecz, który już uważam, że w sobotni mecz o godzinie 15 ma być temperatura plus 10 stopni, jeszcze więcej niż jest teraz. Z ukraińską drużyną, drugą drużyną obecną chyba ekstraklasy, z tego co kojarzę. Mi się wydaje, że będzie dużo, dużo wymagającym przeciwnikiem i ostrzejsze granie, z tego co orientowałem się, więc myślę, że będzie jeszcze lepszy. Można powiedzieć, że pogoda nam się tutaj rozkręca. Z każdym dniem jest coraz cieplej. Ja nie wiem, niedługo to będziemy chyba tu bez koszulek chodzić. No, rozkręca się pogoda, to fakt, bo mówią, że ma być weekend, ma być jeszcze cieplej, mówię o 10 stopni. Też to jest dla zawodników, dla organizmów, jak to się mówi, dodatkowe obciążenie, że tak powiem, ale wszystko zrobione pod kontrolą trenerów, którzy od tego są, żeby to zaplanować, a czy bez koszulek? No nie wiem, no na treningów na pewno nie, bo to nie wypada sportowcom profesjonalnym. Mi tym bardziej tutaj, że bez koszulki tak chodzić, to nie. A jak na leżaku tu którymś, nie wiem, w basenie, no to mi się wydaje, że warto, bo treningu sobie jak zrobić ktoś trening i wskoczy do wody, to chyba tylko takie dla ochłody przyjemna rzecz. Planujesz wybrać się nad morze i tam poopalać się dziś, jutro? Byłem już nad morzem. Czy planuję? No też tych obowiązków troszkę jest takich na miejscu. I jeśli jest tylko drużyna tutaj na miejscu, to tak nie bardzo sam mogę sobie pójść nad morze, bo muszę być do dyspozycji 24 na dobę. Jestem odpowiedzialny za tych chłopaków tu wszystkich. Więc jak będzie wolny dzień, wolne popołudnie, myślę, że na pewno skorzystam, czy to rowerkiem, czy też, jak to się zorientowałem, są też wypożyczalnie motocykli, więc też motocyklem w górę można pojechać, są przepiękne widoki do Benidormu i tam jeszcze piękniej, tam mówią, że Benidorm to jest takie hiszpańskie Las Vegas, więc czemu nie? Czyli kasyno. Nie, nic z tych rzeczy, kasyno mi w ogóle nie kręci, nie interesuje mnie to, także na pewno nie. No i tym samym podsumowaliśmy piąty dzień. Do zobaczenia jutro.